W dobrym związku najważniejsza jest komunikacja. Tak? Co to znaczy komunikacja? Komunikacja to znaczy, że nie czy, no właśnie, niecierpliwiła się. Rozumiem jej potrzeby. To polega na tym, że nie czytamy w myślach, tak? Nie czytamy w myślach, nie mamy takiej umiejętności. I a, to jest bardzo często powód y, dużej ilości konfliktów, że nam się wydaje, co druga osoba myśli i, i czuje, tak? I reagujemy na jakieś y, fikcyjne powstałe w naszej głowie y, rzeczy zupełnie nieadekwatnie, wzbudzając nieadekwatną reakcję. Y, oczywiście, że to i w takim idealnym modelu to powinno działać w ten sposób, że no, my pytamy, co czujesz, co myślisz, a druga osoba po prostu opowiada nam, co czuje i co myśli, tak? I wtedy sobie mówiąc w sposób otwarty, jakie to w nas wzbudza uczucia, emocje, tak, jakie mamy na ten temat myśli, nie przerywając sobie, tak, wtedy ta komunikacja może przebiegać płynnie. I to w zasadzie, gdyby. Na przykład w szkole uczono komunikacji, tak, takiej psychologicznej postaw komunikacji, to ja stawiam, że gdzieś 80% konfliktów byłoby rozładowanych na różnych warstwach. I od związków partner, między partnerami, tak, między partnerką, partnerem, między dziećmi a rodzicami, tak, to to by, było, to by było dużo łatwiej, po prostu, jeżeli się tego nauczymy, jeżeli zatrzymamy się, tak? Bo to jest znowu ta, ten mechanizm taki, że coś słyszę, ciało się napina, tak? Mam emocje, że już bym, już bym, już bym atakował, tak? Stop. Pomyślmy sobie, czy to, co ja myślę, że ta osoba myśli, to jest prawda, tak? Zróbmy stop klatkę i. Postarajmy się zapytać, zapytać, tak? To, to jest cholernie ważne, żeby zapytać, co, co masz na myśli, co przez to rozumiesz, jak to rozumiesz, tak? To jest taki mój apel. To takie będą gadanki moje, tak? Ja to wrzucę na playlistę gadanki. Yy, jeszcze raz dla przypomnienia: jest, yy, będzie lista gadanki, będzie lista sesje i wtedy w sesjach są sesje te takie wirtualnego gabinetu, które można sobie z playlisty puścić po kolei wszystkie tak. O, tam są będą różne aspekty. To co teraz omawiam, to są takie no też terapeutyczne, ale takie powiedzmy pogranicza, takie gadanki właśnie, które uważam są bardzo ważne dla codziennego funkcjonowania w wychowaniu dziecka. W funkcjonowaniu rodziny, w funkcjonowaniu społeczeństwa, tak? Czyli pierwsza rzecz: robimy takie ćwiczenie, że zanim zareagujemy na przykład agresywnie na jakąś wypowiedź kogoś, to robimy w klatkę i się pytamy, czy to jest faktycznie tak, tak? Dopytujemy. Powiedz mi, jak to rozumiesz, jak, jak ja mam to rozumieć, tak? Ok.